Bartosz Łoś, witam serdecznie. Znajdujemy się właśnie na otwarciu nowego klubu Kubatura w Opolu, którego właścicielami są Kuba Błaszczykowski i Jerzy Brzęczek. Ja Was zapraszam, zobaczcie sobie, jak tutaj to wszystko wygląda. Dzisiaj postanowiliśmy absolutnie dokonać zupełnie innego otwarcia, także pozwólcie, że w tej chwili poproszę już właścicieli Jurka i Kuby o taki pierwszy symboliczny rzut. Zobaczymy, jak im pójdzie. Proszę Państwa o brawa. I patrzymy, czekamy, co tutaj się wydarzy. Siódemka. U Brzęczka, ósemka u Błaszczykowskiego. Razem 15, nie jest źle. Dlaczego Kubatura? Chcieliśmy zrobić coś, żeby było właśnie jakieś zaczepienie do mojej osoby, czy do naszych osób. I akurat tak ten pomysł nam wpadł w sumie dość szybko do głowy. Jeszcze było inne hasło, inkubator, ale wybraliśmy chyba trochę lepiej. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Można pograć w bilarda, pograć w kręgle, czy pobawić się do góry w klubie muzycznym, jak i również można usiąść przy kawie, posiedzieć i porozmawiać w fajnym towarzystwie. Chcemy po prostu pokazać ludziom, że fajnie, że warto i że może lepiej niekiedy wyjść wieczorem z domu, usiąść, porozmawiać i się cieszyć życiem, po prostu żyć. Jest takie dobre powiedzenie, wszyscy umieramy, ale nie wszyscy żyjemy, także wydaje mi się, że warto. Na pewno będzie to najczęściej odwiedzany klub, czy najczęściej odwiedzany lokal przeze mnie. Być może będzie taka możliwość, czy taka okazja do tego, że będzie można tutaj również kogoś spotkać z Dortmundu. This song is only for Kuba. Denn du hast ein Herz, was uns wechselt, richtig ist ein Game, geiler Sack wie Marionette, nein, das bist du nicht. Du hattest auch kein Angebot, könntest noch viel mehr bekommen. Jakub Błaszczykowski, bei dir hat dein Herz gewonnen. Denn du hast ein Herz, was uns wechselt, richtig ist ein Game, geiler Sack wie Marionette, nein, das bist du nicht. Du hattest auch kein Angebot, könntest noch viel mehr bekommen. Jakub Błaszczykowski, bei dir hat dein Herz gewonnen. Po pierwsze piękne miejsce. Po drugie, dla mnie to inspirujące, że jednak Kuba z Jurkiem znaleźli miejsce no niezbyt jednak popularne wśród ludzi gdzieś tam kreujących biznes. To znaczy fajnie, że w Opolu, a nie, że znowu w Warszawie, czy Krakowie, czy Katowicach, Wrocławiu, bądź Poznaniu. Fajnie, to jest wszystko dobrane, każde dodatki, sala do kręgli, miejsce do potańczenia też jest super, także no na razie jestem pod wielkim wrażeniem. Cieszę się, że Kuba w końcu z Jurkiem otworzyli tą imprezę i mam nadzieję, że będzie to wszystko dobrze tu fajnie funkcjonowało. Zamierzasz być tutaj stałym klientem? No, stałym na pewno, nie, czas na to nie pozwoli. Jeśli wrócę do zdrowia, to na pewno będę częściej widziany na boisku niż w klubach. Grałem na razie przy barze 50 whisky, kostka lodu, mięta i trochę Sprite'a, także to na razie jest moja gra.